aby na dzisiejszy dzień mamy słowa wyjęte z Księgi Hioba, z pierwszego rozdziału 21 wiersza oraz z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział, 7 i 8 wiersz. Brzmią następująco. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Moi drodzy, te słowa zachęcają generalnie do skromności, ale ja chciałem powiedzieć coś troszeczkę innego. Mianowicie, to jest pierwszy dzień mojego urlopu. Jak widzicie, sceneria też jest urlopowa, jest łąka, jest las, jest jakiś stawek, jest miło i przyjemnie. I generalnie jest zawsze tak, że na urlop zabieramy ze sobą różne rzeczy. Gdy wybieramy się w góry, no to musimy wziąć ze sobą ciepłe ubrania, jakiś sprzęt do wchodzenia, buty solidne, żeby można było bezpiecznie stąpać, bezpiecznie stawiać kroki. Gdy wybieramy się nad morze, zabieramy ze sobą kremy przeciwsłoneczne, no okulary muszą być konieczne, musi być jakiś koc na plaży, jakieś ręczniki. W warunkach polskich, szczególnie w warunkach koronawirusowych, trzeba mieć ze sobą parawan, żeby oczywiście odgrodzić się od innych ludzi i zachować dystans społeczny. Moi drodzy, to wszystko jest nam potrzebne. Gdy gdziekolwiek się wybieramy, bierzemy ze sobą na kilka dni, bierzemy ze sobą to, co jest podstawowe, czyli absolutne minimum, jakaś kosmetyczka, jakieś ubrania na zmianę, jakiś ręcznik. To wszystko ze sobą musimy mieć. Zawsze, gdy się gdzieś wybieramy, zabieramy coś ze sobą, żeby ułatwić sobie funkcjonowanie. Tymczasem w tych dzisiejszych tekstach czytamy, że nadzy się urodziliśmy, że nadzy przyszliśmy na świat. W związku z tym, odchodząc z tego świata, niczego nie potrzebujemy. Niczego nie musimy ze sobą zabierać. I to wszystko, co gromadzimy docześnie, to wszystko, na co wydajemy pieniądze, to wszystko, co kupujemy, także nie będzie nam potrzebne i tego ze sobą nie zabierzemy. Dlaczego tego ze sobą nie zabierzemy? Bardzo proste. Bo tutaj, gdzie jesteśmy przechodniami. Jesteśmy na chwilę, choć wydaje nam się, że to jest bardzo istotny i bardzo ważny czas. Tu, gdzie jesteśmy, gromadzimy różne dobra, dzięki którym też funkcjonujemy. Ale przecież nie to jest najważniejsze. Tam, gdzie idziemy, do Bożego Królestwa, tam, gdzie zaprasza nas Jezus Chrystus, to tak naprawdę z miejsca urlopowego, z miejsca na chwilę, z miejsca niestałego przebywania, zmierzamy do domu Ojca, gdzie nie musimy nic ze sobą brać. Nadzy stąd odejdziemy, ale tam u Pana Boga wszystko to, co jest nam potrzebne, jest już przygotowane. Pan Jezus mówi, tam, gdzie idę, wiele jest mieszkań, wszystko jest przygotowane, wszystko już na nas czeka. W związku z powyższym nie musimy się martwić aż tak o dobra doczesne. Nie musimy aż tak się pakować, przygotowywać, dbać o to, żeby zapewnić sobie funkcjonowanie w jakiś taki obsesyjno-impulsywny sposób. Ale musimy przede wszystkim pamiętać, że jak już będziemy odchodzić z tego świata, czy w sposób nagły, czy wskutek długotrwałej choroby, różnie to się dzieje, nie musimy pakować plecaka, nie musimy pakować kosmetyczki, nie musimy gromadzić dóbr. To wszystko, co potrzebne, wszystko, co właściwe, na nas już czeka. Moi drodzy, ja Was serdecznie pozdrawiam. Tym, którzy są po urlopach, życzę dobrego czasu. Tym, którzy są na urlopach, życzę dobrego wypoczynku, a wszystkim nam bez wyjątku niech Pan Bóg błogosławi. Zostańcie z Panem Bogiem.